Cześć. Witam cię na podcaście Progress. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o metodach weryfikacji procesów. Ja nazywam się Daniel Lampard i zapraszam cię do wysłuchania tego odcinka. Dzień dobry jeszcze raz. Dzisiaj dość luźny, ale myślę, że bardzo ważny. I przydatny odcinek. Będziemy mówić o metodach weryfikacji procesów. I tutaj już na wstępie chciałbym podkreślić, ponieważ samych metod weryfikacji procesów jest bardzo dużo. Ja sam naliczyłem ich ponad 20. Natomiast dzisiaj będę chciał skupić się na podstawach, czyli na prostocie i skuteczności, na dwóch moim zdaniem, Najważniejszych i kluczowych metodach, dzięki którym możemy niesamowicie skutecznie mierzyć i weryfikować procesy. Możemy weryfikować, czy procesy spełniają swoje założone cele oraz czy są realizowane zgodnie z przyjętymi standardami. I o tym właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy. Jednak zanim Będziemy rozmawiać o samych metodach weryfikacji, wyjaśnijmy sobie w ogóle, skąd one się biorą, po co my weryfikujemy w procesy. Oczywiście, wyjść musimy od samego podejścia procesowego, zarządzania procesowego, czyli jeszcze inaczej mówiąc, cyklu deminga. Już tam mamy informację o tym, że my musimy procesy sprawdzać, weryfikować. Czyli zawsze zaczynamy od pierwszego punktu, czyli zaplanowania, tam gdzie procesy identyfikujemy, tam gdzie procesy grupujemy, układamy do nich standardy, następnie kolejny krok w procesie, czyli wdrażamy to wszystko, wykonujemy. Jeżeli wdrożyliśmy, zaczynamy realizować te procesy, no to przechodzimy do kroku trzeciego, czyli właśnie weryfikacji, sprawdzania. Po co ten krok trzeci? No, po to, aby wykryć pewne anomalie, pewne odstępstwa od przyjętych standardów, i po to, żeby to poprawiać, czyli się doskonalić. Czyli ta pętla cztere, trzech czterech elementów zaplanowania, wykonania, sprawdzenia, następnie poprawiania, pozwala nam zachować nasz cykl ciągłego doskonalenia systemu. I to jest oczywiście. Ta podstawa, dlatego dzisiaj skupimy się na tym trzecim kroku sprawdzeniu, weryfikacji. Dlaczego proponuję dzisiaj skupić się na tylko dwóch narzędziach, metodach weryfikacji procesu? Ponieważ, jak wspomniałem przed chwilą, są to według mnie podstawy, dwie podstawowe metody, które już pozwolą nam naprawdę skutecznie, jeżeli oczywiście wdrożymy to w takiej skutecznej metodologii. Weryfikować procesy pozwoli nam to sprawdzać, czy nasze procesy spełniają założone cele oraz są realizowane według przyjętych kryteriów. Audytując rocznie dziesiątki systemów, niestety, ale nadal spotykam się z odpowiedziami, że firmy nie do końca wiedzą, jak działają ich procesy. Nie potrafią tego policzyć, nie potrafią tego zidentyfikować, nie potrafią tego zweryfikować. A nawet jak twierdzą, że to robią, to często jest to niestety podejście na papierze. Dlatego właśnie postanowiłem dzisiaj podjąć ten temat i opowiedzieć o tym, w jaki sposób możemy te procesy mierzyć, aby wiedzieć, czy są skutecznie realizowane. Powiedzmy sobie wprost, jeżeli dana firma nie opiera się na faktach nie jest w stanie zbierać informacji, ich weryfikować, no to opiera się często na opiniach, na intuicji, które nie do końca, szczególnie w jakości, pomogą nam rozwijać nasz system i doskonalić procesy. Dlatego właśnie warto poznać proste metody weryfikacji procesowej. Zacznijmy sobie od prostej, i myślę, wielu znanej metody. Czyli wskaźnikach procesowych, tak zwanych KPI-ach. Jest to chyba jedna z podstaw, podstawy. Czyli już sama norma ISO 9001 oraz wszelkie inne normy pochodne mówią nam o tym, że my musimy procesy być w stanie zmierzyć. Po co my mamy te procesy mierzyć? No po pierwsze, właśnie, żeby opierać się na faktach. Często Spotykam się z podejściem, że firmy mierzą procesy, ale niestety te mierniki, wskaźniki nie oddają swojej podstawowej roli. Ponieważ co nam powinien wskazywać wskaźnik danego procesu? Jego najważniejszy element, czyli wskaźnik, powinien nam pokazywać, czy proces spełnia swój założony cel. Każdy proces ma jakiś cel lub kilka celów. I teraz, skąd my możemy wiedzieć, czy dany proces nasz cel lub cele realizuje, czy osiąga zamierzony wynik? Jeżeli nie będziemy potrafili tego zmierzyć, to niestety, tak jak wspomniałem, będziemy opierać się na opinii, często na błędnej opinii. Dlatego tak ważne są KPI, mierniki procesowe, które pokazują nam tak naprawdę, Wydajność rzeczywistych operacji w różnej policzalnej formie, jako sumę, sumę czasu, sumę liczb, wynik procentowy, ale zawsze coś, co nam wskazuje twardą daną, którą możemy porównać w czasie, możemy zmierzyć trendy, możemy zmierzyć rzeczywisty koszt, możliwość porównania z innymi przykładowo oddziałami, z innymi procesami. Jest to bardzo ważne, żeby potrafić mierzyć proces i moim zdaniem jest to pierwszy, pierwsza i najważniejsza metoda pomiarów i weryfikacji procesów, ponieważ jeżeli my zaczniemy od początku, czyli zidentyfikujemy sobie procesy, stworzymy sobie jakąś mapę tych procesów, pogrupujemy je, do tych wszystkich procesów sobie zidentyfikujemy ich cele, następnie nie będziemy w stanie zweryfikować czy te cele są realizowane w pełni, czy są realizowane, czy spełniają swoje założenia, to będziemy iść po omacku. Tak naprawdę będziemy, możemy powiedzieć, że będziemy zarządzać procesami na podstawie wymyślonych opinii. Jak wiemy, opinie mogą być bardzo różne. Jedna osoba może stwierdzić, że coś idzie doskonale, a druga osoba może stwierdzić, że no nie do końca cel jest realizowany. Natomiast wskaźnika policzalnego nie oszukamy. Jeżeli coś nam pokazuje wynik 1, no to tutaj nie będziemy się z tym kłócić. Jeżeli jasne dane pokazują nam jasny, policzalny wynik, to my wiemy, czy nasz proces idzie do przodu, czy do tyłu, ponieważ my możemy sobie cyklicznie badać trendy. W danym miesiącu uzyskaliśmy 80% wydajności w kolejnym miesiącu 70, w kolejnym 60, czyli jest to dla nas jasna, twarda i policzalna informacja o tym, że nasz proces się można powiedzieć w celu w realizacji swojego celu cofa. Dlatego mierniki policzalne są kluczowym elementem każdego procesu. I teraz jak ułożyć takie mierniki procesowe, KPI e procesowe? Aby nie były to sztuczne działania, sztuczne elementy procesów na papierze, ale żeby dawały nam realną wartość. Pierwszym krokiem, który musimy zidentyfikować, to są cele procesów. Każdy proces, czy to jest proces administracyjny, operacyjny, wspomagający, każdy z procesów, a nawet podprocesów, ma swój założony cel do realizacji. Przykładowo, jeżeli mamy proces audytu wewnętrznego, no to jaki cel ten proces ma nam spełniać? Na pewno jednym z kluczowych celów tego procesu jest to, aby zorganizować skuteczny system audytów wewnętrznych. Więc, jeżeli celem tego procesu jest organizacja. Cyklicznych, skutecznych, obiektywnych audytów, to jakie tu mogą być wskaźniki mierzalne do tego procesu, które pokażą nam jeden do jednego, czy ten proces spełnia ten nasz założony cel skutecznej organizacji i realizacji audytów wewnętrznych? Tutaj jeden z podstawowych wskaźników, bardzo prostych do policzenia, może być na przykład procent realizacji. Założonych, zaplanowanych harmonogramów audytów? Jeżeli założymy sobie taki harmonogram audytu, przykładowo na dany kwartał, na dane półrocze, czy dany rok, no to mamy jakiś harmonogram, który nam przewiduje, jakie audyty mamy wykonać, gdzie te audyty mamy wykonać, kto ten audyt ma wykonać, w jakim czasie. Czyli mamy pewien plan, więc jak możemy zmierzyć, czy ten cel został zrealizowany? Weryfikując, czy to, co zostało założone, zostało w 100% zrealizowane. Jeżeli nie, to w jakiej części? I to nam pokaże jasny, niepodważalny fakt realizacji celu danego procesu. Inny taki można powiedzieć ogólny przykład, czyli na przykład proces zarządzania zasobami ludzkimi. Oczywiście ten proces może mieć kilka celów. Jego celem może być Zatrudnienie, rekrutacja, podnoszenie kompetencji, czyli taki stały cel procesu zarządzania zasobami ludzkimi. I jaki, jaki tutaj wskaźnik moglibyśmy ułożyć, żeby badać, czy ten proces realizuje założony cel. Jeżeli założonym celem jest podnoszenie kompetencji, no to prawdopodobnie stworzymy sobie również jakiś plan szkoleń, jakąś matrycę kompetencji, i wtedy, co my możemy badać. Możemy badać, czy plan szkoleń został zrealizowany, w jakim procencie, lub możemy badać, w jakim procencie pokryta jest matryca kompetencji. Jeżeli sobie przypasujemy, że na danym stanowisku każda osoba powinna posiadać takie i takie kompetencje, takie i takie szkolenia, kursy, doświadczenie, to my musimy dążyć do tego, żeby ta matryca kompetencji stała pokryta tymi założeniami. Więc tutaj doskonałym wskaźnikiem jest pokrycie, procent pokrycia tej matrycy. Czyli jak widzisz na tych przykładach, mierniki KPI je procesowe układamy w stosunku do celu danego procesu lub ich kilku celów. Dlatego tak ważne jest w momencie identyfikacji procesów zidentyfikowanie celu lub celów każdego z procesów lub podprocesów. Jeżeli to skutecznie zrealizujesz, to bardzo prosto będzie ci do tego ułożyć odpowiednie wskaźniki mierzalne, które będą pokazywać ci fakty. Co jeszcze jest ważnego przy mierzeniu procesów? Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, czy wskaźnik, jaki sobie planujemy, przyjmujemy, jest łatwo policzalny, czyli czy my je będziemy w stanie wyciągnąć realne dane. Ja w swojej pracy audytora spotykałem się już naprawdę wiele razy z doskonale ułożoną matrycą wskaźników w firmach. Ale się potem okazało, że nawet połowa procesów nie jest mierzona zgodnie z założeniami. Dlaczego? Ponieważ okazywało się, że przyjęte mierniki nie są skuteczne pod kątem ich wyliczenia. Firma, czy nawet właściciele procesów, w których te mierniki zostały przyjęte, nie wie skąd oraz w jaki sposób czerpać dane, lub jeszcze inny rodzaj problemu. Wiadomo, skąd te dane czerpać, jak to liczyć, ale zajmuje to tak długi czas, że ja się spotkałem kiedyś z takim stwierdzeniem jednego z dyrektorów w firmie, którą audytowałem, który powiedział mi, że on trzy dni w miesiącu. Poświęca na liczenie wskaźników. Ponieważ te wskaźniki trzeba wyciągać analogowo, analogowo liczyć, wspomagać różnymi arkuszami. Trzy dni. Teraz wyobraźcie sobie: trzy dni w miesiącu razy 12 miesięcy. To wychodzi nam 36 dni. To z półtorej miesiąca roboczego. Czyli jedna osoba półtorej miesiąca traci na liczenie wskaźników. Chyba nie taki jest cel. Mierzenia procesów. Dlatego wskaźniki muszą być łatwo policzalne, te dane muszą być łatwo wyciągane, aby ten proces weryfikacji procesów pod kątem wskaźnikowym był skuteczny. O czym jeszcze musimy pamiętać, biorąc pod uwagę liczenie wskaźników? Przede wszystkim, czy ten wskaźnik pokazuje nam, Jakiś realny cel, ponieważ też te wskaźniki w firmach nieraz są układane w taki sposób, że tak naprawdę on jest super policzalny, my go liczymy, ale tak naprawdę nie do końca wiadomo, co ten wskaźnik nam daje, co on nam pokazuje. A jeszcze gorzej, jeżeli przyjmujemy sobie wskaźniki, na które nie mamy żadnego wpływu. A naprawdę takie się zdarzają. Czyli firmy sobie przyjmują jakiś wskaźnik, na którego. Żadnego wpływu nie mają, ponieważ na przykład wynika on z koniunktury gospodarczej, z sezonowości w danej branży, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Czyli podsumowując metodę mierzenia procesów, jakimi są kpi wskaźniki procesowe, pamiętajmy o tych elementach, takich jak, aby wskaźnik pokazywał nam, czy cel danego procesu jest realizowany i w jakim zakresie. Aby wskaźnik był łatwo policzalny, można było łatwo wyciągnąć dane do jego policzenia oraz żebyśmy mieli rzeczywisty wpływ na sterowanie tym wskaźnikiem. Czyli taki wpływ, w którym stwierdzimy, że jeżeli wskaźnik spada nam w dół, to my mamy realny wpływ na jego podniesienie, a nie opieramy się na tym, w jaki sposób gospodarka będzie funkcjonować, to nam się może go uda podnieść, może nie uda. To są podstawowe trzy elementy. Dobrze. Kolejny element, czyli kolejna metoda, podstawowa metoda weryfikacji procesów. Wskaźniki są metodą, które pozwalają nam weryfikować, czy cel danego procesu jest realizowany. Natomiast w jaki sposób my możemy mierzyć procesy pod kątem tego, czy proces jest realizowany według przyjętych przez nas standardów? czyli to mogą być procedury, polityki, instrukcje, algorytmy postępowania, checklisty, różnego rodzaju standardy. I tutaj, moim zdaniem, nie ma lepszego narzędzia niż system audytów wewnętrznych, który niestety, i mówię to z ubolewaniem, w wielu firmach jest pomijany, ale mówię tutaj pomijany w kontekście praktycznego podejścia do audytowania. Flagą systemów zarządzania jakością jest to, że bar, nadal bardzo duża liczba firm realizuje audyty tylko na papierze, czyli tylko po to, żeby potem, na przykład, pokazać audytorowi podczas certyfikacji lub aby zaraportować do zarządu, że w danym czasookresie przeprowadziliśmy audyty wewnętrzne, mamy tutaj pięknie opisane raporty. Jest to kompletnie bez sensu. Audyt. Ma nam dać wartość. To nie jest żadna kontrola, to nie jest rodzaj kontroli. Audytor i audytowany realizują audyt, badanie audytowe po to, aby wspólnie zweryfikować, czy dany proces spełnia założone kryteria, czy dany proces jest realizowane, realizowany zgodnie z przyjętymi zasadami. Po to to robimy, aby Identyfikować zgodności, czyli potwierdzać, że dane operacje są realizowane zgodnie z przyjętymi standardami, lub żeby identyfikować obszary, które należałoby udoskonalić. I uwierzcie mi, przerobiłem dziesiątki różnych metod, i większość spełnia swoje założenia, ale żadna metoda nie jest tak skuteczna jak audyty wewnętrzne, pod warunkiem, że są prowadzone w skuteczny, zaplanowany oraz efektywny sposób. Nie są to audyty tak zwane papierowe, tylko są to audyty praktyczne, a zespół jest świadomy i wie, po co ten audyt jest realizowany. Zespół wie, że audyt ma nam zweryfikować stan faktyczny. I nie chodzi o to, że my wiemy, że mamy zaplanowany za tydzień audyt i nagle przygotowujemy całą halę, całe biuro, cały proces tego audytu. W dzień audytu mówimy do całego zespołu. Słuchajcie, dzisiaj macie wolne, dzisiaj przychodzą do pracy tylko najlepsi ludzie, tak żebyśmy się mogli pokazać przed audytorem. To nie o to chodzi. Chodzi o to, aby audytor pomógł nam zidentyfikować pewne odstępstwa lub potwierdzić, że wszystko działa w porządku. Dlatego musimy podchodzić do systemu audytu, jak do metody weryfikacji procesów, czy te procesy są skuteczne. Musimy mieć takie podejście, mentalność, że każdy audyt daje, dodaje nam taką cegiełkę do doskonalenia i my, budując to doskonalenie, zbudujemy niesamowicie mocny mur, jakim będzie nasz proces. Ja Zawsze uwielbiałem być audytowany, ponieważ dla mnie była to taka, można powiedzieć, był to dla mnie taki element doradczy, gdzie zawsze audytor potrafił mi pomóc doradzić, jak daną operację w procesie mogę realizować jeszcze lepiej. I odwrotnie, ja audytując procesy firmy, zawsze staram się. Osobom audytowanym, podpowiedzieć pewne rozwiązania, które są w stanie im pomóc. To, czy ktoś wdroży to rozwiązanie, czy podejdzie do tego poważnie, to już jest jego decyzja. Ale dobrze jest posłuchać innego podejścia i dobrze jest z kimś, kto nie działa schematycznie, czyli tym audytorem, wspólnie przejść przez cały proces. Być uczestnikiem audytu, nawet tym uczestnikiem audytowanym, dzięki, któr... dzięki czemu my możemy oderwać się od tej codziennej schematycznej pracy i spojrzeć troszkę z innej perspektywy na weryfikację naszych procesów. Dlatego, jak skutecznie ułożyć taki system audytu? Po pierwsze, warto sobie go zaplanować, czyli w jakiej częstotliwości my audyty będziemy wykonywać. Kto u nas będzie tym audytorem. Mówię tutaj w kontekście firmy. Pamiętajmy, że audyt, żeby był skuteczny, musi być obiektywny, więc audytować dany proces nie może osoba, która w tym procesie pracuje lub za niego odpowiada w jakiejkolwiek formie. Kolejny element to zaplanować całe takie systemowe podejście do audytu. Warto sobie ułożyć tak zwane listy kontrolne audytu do każdego procesu. Na jakiej bazie powinna się opierać taka lista kontrolna? Na standardach, jakie przyjęliśmy sobie. Jeżeli mamy proces obsługi klienta, a do tego procesu obsługi klienta na przykład mamy ułożoną procedurę przyjęcia klienta, procedurę jego obsługi, instrukcję pozyskiwania wymagań klienta, no to my układamy sobie taką checklistę audytową w stosunku do tego standardu, który sobie założyliśmy. Jest to bardzo proste. Jeżeli po prostu przejdziemy sobie przez nasze standardy od początku do końca i po prostu ułożymy sobie pytania w stosunku do tych założonych elementów w standardzie. Przykładowo, jeżeli nasz standard obsługi klienta mówi nam o tym, że każde zamówienie klienta, które jest składane w formie telefonicznej, należy potwierdzić mailowo, no to tutaj prostym Elementem checklisty audytowej będzie pytanie, w jaki sposób potwierdzamy wymagania klienta złożone telefonicznie. I audytor sobie audytuje, w jaki sposób jest to realizowane, zbiera dowody, weryfikuje, czy to, co jest realizowane, jest na pewno skuteczne, czy nie występują w tym obszarze jakieś niedoskonałości, niezgodności, czy warto to jakoś udoskonalić, czy Właściciel procesu panuje nad tą operacją. Są to bardzo ważne elementy, które oczywiście wymagają od audytora pewnej umiejętności podejścia audytowego, ale warto, aby w systemie, w procesie audytów wewnętrznych, ułożyć sobie te, ten zaplanowany system audytowania procesów oraz checklisty, listy kontrolne do poszczególnych audytów procesowych. Warto też, Tutaj podejmować różne strategie audytowe, czyli mamy różnego rodzaju strategie, które pozwalają nam przeprowadzić audyt. Są to strategie procesowe, tak zwane poziomowe, strategia hierarchiczna, czyli gdy przeprowadzamy audyt od góry, hierarchii firmy do dołu. Mamy strategię identyfikowalności, czyli przechodzimy sobie przez cały proces, od jego wejścia do wyjścia. Lub odwrotnie, od wyjścia procesu przechodzimy przez cały proces do wejścia. Bardzo, bardzo ważne jest, żeby również próbować mieszać te strategie, tę metodologie podejścia audytowego. Myślę, że o tym nagramy również kolejny odcinek, ponieważ jest to też bardzo fajny oraz no, kluczowy obszar w podejściu do audytu. Dobrze. Myślę, że powiedzieliśmy sobie wystarczająco, jak na, na jeden, Odcinek o tych dwóch, moim zdaniem, najważniejszych metodach weryfikacji procesów, czyli metodzie mierników procesowych, tak zwanych KPI-ów oraz metodzie audytu wewnętrznego procesów. Tak, jak wspomniałem na początku, samych narzędzi jakościowych, które pozwalają nam mierzyć procesy, weryfikować je, jest mnóstwo. Spokojnie ponad 20, ja sam jestem w stanie wyliczyć. Natomiast jeżeli Wdrożysz tylko te dwa, ale podkreślam, skutecznie, nie na papierze, ale tak, aby dawały wartość dodaną, to gwarantuję Ci, że Twój system podejścia procesowego będzie niesamowicie mógł być ciągle doskonalony, będzie się mógł niesamowicie rozwijać. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, interesują Cię tematy związane z zarządzaniem jakością, doskonaleniem procesów, to. Zachęcam Cię również do subskrybowania naszego kanału oraz polecenia go innym osobom, które również interesuje ta tematyka. Na pewno znasz wiele takich osób, może u Ciebie w firmie, może koleżanka, kolega ze studiów, może znajomy, który, z którym też często rozmawiacie o procesach, o doskonaleniu o jakości, dlatego bardzo Cię również proszę o wypromowanie tego kanału o polecenie go, no i oczywiście subskrybowanie, ponieważ cały czas będziemy tutaj dostarczać kolejne dawki, myślę, że bardzo przydatnej wiedzy. Do usłyszenia w następnych odcinkach.